Dzień dobry, zaczynamy kolejny odcinek Prasówki 3 Kuku, w którym będziemy rozmawiać o gospodarce, ekonomii, finansach, przedsiębiorczości i czym jeszcze, Piotr? O inwestowaniu, majątkowaniu, zarabianiu i takich tam sprawach. Ostatnio trochę się żalimy, ale niestety, no taka karma. To co, płynnie przechodzimy do pierwszego tematu, czyli do najmu krótkoterminowego i kolejnych regulacji, które Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nam tutaj naszykował. I co się stało? Przyszli biedni studenci, powiedzieli, że nie mają gdzie mieszkać, bo właściciele mieszkań powynajmowali mieszkania w miejscowościach takich typowo turystycznych na najem krótkoterminowy, bo oczywiście chcieli więcej zarabiać. No i Trybunał Sprawiedliwości wraz z Polską stwierdzili, że chcą to troszeczkę przykrócić i pojawiają się nam kolejne regulacje, które będą powodowały, że by wynajmować mieszkanie w przyszłości na wynajem krótkoterminowy, potrzebne będzie prawdopodobnie jakieś pozwolenie albo zezwolenie po to, żeby ograniczyć właśnie podaż tych mieszkań w najmie krótkoterminowym. I co ty, Piotr, o tym sądzisz? No, myślę, że ustawodawca od nie tej strony zabiera się za to. No, mieszkania są wynajmowane na krótki termin, bo ludziom się to opłaca, a żadna ustawa nie spowoduje, że nagle ci, którzy taki biznes prowadzili, stwierdzą, że już go prowadzić nie będą. Po prostu będzie to jakiś czarny rynek najmu. Myślę, że krótkoterminowego. Pewnie lobby hotelowe silnie naciska. No teraz hotelom też się oberwało, tak? Tych rezerwacji dokonuje się znacznie mniej, więc pewnie próbują jakoś nadgonić, a jednocześnie bardzo dużą konkurencją dla hoteli są te apartamenty wynajmowane na krótki termin. Nawet na polskie warunki, gdziekolwiek jadę, nie wiem, do Trójmiasta czy do Wrocławia, to hotel powiedzmy czterogwiazdkowy kosztuje zwykle 300 do 400 zł za dobę ze śniadaniem, podczas gdy apartamenty w takim samym standardzie, co prawda bez śniadania, ale powiedzmy w standardzie czterogwiazdkowego hotelu, można już wynająć za 140 zł, 180, no nawet niech i będzie 200, to często to jest połowa ceny. No i cóż, rozumiem, że w tym całym wyroku chodzi o to, żeby pozwolić krajom Unii decydować o tym, że można banować najem krótkoterminowy, tak? Dobrze rozumiem? Nawet nie banować, bo on prawdopodobnie będzie istniał, natomiast chodzi o to, żeby go wręcz utrudnić, czyli zniechęcić ludzi do tego najmu, do zarobkowania na najmie krótkoterminowym. Tu wracając jeszcze, no bo ja zawsze staram się szukać beneficjenta całego przedsięwzięcia, tutaj już wybrzmiało lobby hotelowe. Mam tutaj taki raport z Airbnb, który przedstawia nam Warszawę. Mhm. W Warszawie mamy ponad 5,5 tysiąca ofert działających właśnie w takim wynajmie krótkoterminowym. Airbnb, co nam tutaj jeszcze podpowiada? 57% to lokale, których gospodarze dysponują 4 i więcej mieszkaniami na platformie. O. Ponad 27% wynajmuje tylko jeden lokal. Co dalej? 5% gospodarzy odpowiada za 30% lokali, około 56% rezerwacji oraz 60% przychodów. Czyli widać, że ten najem krótki... 5% właścicieli generuje 60% przychodu. Dokładnie tak. Te kilka zorganizowanych podmiotów, instytucji generuje najwięcej rezerwacji i jakby w najbardziej regularnym modelu, co generuje największy przychód dla Airbnb. Dla Airbnb, czyli tutaj z tego raportu jasno wynika, że 5,5 tysiąca ofert, które są w samej tylko Warszawie, to nie jest 5,5 tysiąca gospodarzy, którzy wynajmują sobie po prostu mieszkanie w charakterze takim, nazwijmy to, dorywczym. Nie? To jest po prostu normalny biznes, więc prawdopodobnie to też nie podoba się właśnie lobby hotelowemu. I co nam tutaj jeszcze Airbnb pokazuje? Ceny na Airbnb są niższe od cen hotelowych o około 80%, jeżeli chodzi o rezerwacje. I to mogłoby się przekładać tutaj na te cyfry, o których ty też przed chwileczką wspomniałeś.
To jest taki wykres, o którym mówisz, Airbnb Warszawy, charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Okej. No właśnie, bo to rozumiem, że w tym wyroku TSUE chodzi o to, że pojedyncze kraje mają prawo ten rynek regulować i go ograniczać, tak? I że to jest jakby spoko, to jakby o to chodzi w tym wyroku, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Tu głównie początek, jakby geneza całego tego zamieszania z TSUE miała początek właśnie we Francji, gdzie ten najem krótkoterminowy chyba jest największym kawałkiem tortu. Polska bardzo chętnie przyłączyła się do całego tego procesu, do całej tej sprawy. No prawdopodobnie, nie chcę tutaj nikogo oczerniać, ale wydaje mi się, że jest bardzo duży interes tutaj lobby hotelowego właśnie w tym zakresie. No cóż, pewnie nie wiem, czy jest szansa w ogóle tego zakazać. No faktycznie w najgorszej pozycji są firmy, które są oparte o ten najem krótkoterminowy, bo o ile ktoś ma jedno mieszkanie, no to może tam spróbować, nie wiem, z partyzanta wynajmować to, jakoś przyjmując rezerwację po cichaczu czy poprzez Facebooka. O ile to jest jedno mieszkanie, to w porządku. Zdecydowanie gorzej jest na przykład, jeśli chodzi o inwestycje, które były typowo budowane pod wynajem krótkoterminowy, czyli są tam na przykład lokale usługowe albo lokale mieszkalne, bez znaczenia, w dobrych miejscach w mieście, w centrach miast czy w jakichś miejscowościach turystycznych, i one często funkcjonują sobie z jakimś operatorem, i przecież dla takiego operatora Booking, Airbnb, te dwa najpopularniejsze portale, a im tam bardziej luksusowe, tym bardziej w stronę Bookingu, często odpowiada za nawet 70% rezerwacji. Nie ma jeszcze takiej kultury, że dzwoni się bezpośrednio. Średnio, to musi być marka wypracowana, więc jeśli tych rezerwacji jest 70% z jednego portalu, no i co, jakby to trochę może być problematycznie dla firmy, która w ten sposób działa. No zobaczymy, jaki to przyniesie rezultat, czy przestanie być ten krótki termin, czy co? Ciężko tutaj wróżyć, zobaczymy, co przyniesie. No oczywiście jest to taka, bym powiedział, bardziej nacechowana negatywnie informacja, natomiast wiem, że masz też coś pozytywnego związanego z rynkiem. Tak, parytet dobrych informacji wprowadzamy, bo pierwsze trzy odcinki były takie raczej na smutno, mało tam było pozytywnych. I bardzo długo szukałem i po prostu news jakby mi spadł z nieba, żeby go zaprezentować, w szczególności właścicielom kilku nieruchomości na wynajem. Niech zgadnę, nie będzie podatku. Jeszcze raz? Niech zgadnę, nie będzie podatku od najmu. No to by było zbyt pięknie. Podatek będzie, ale ma być prościej i łatwiej niż do tej pory. Dawaj. Bardzo wielu naszych inwestorów i znajomych, którzy inwestują w nieruchomości, miało ten problem do tej pory, że posiadali na przykład 3, 4, 5 mieszkań i naczytali się w internecie, nomen omen słusznie, że oni muszą zakładać działalność gospodarczą, żeby te mieszkania wynajmować. Skąd to się wzięło? Otóż były wszelakie interpretacje ze skarbówki, w zależności od tego, z jakiej części kraju, to one były różnej treści. Widzieliśmy takie, że na przykład właściciel 20 mieszkań w Bydgoszczy może stosować ryczałt i nie musi zakładać działalności, ale widzieliśmy również takie, gdzie para, która posiadała dwa mieszkania w Warszawie, wynajmowane właśnie chyba krótkoterminowo, skarbówka zasądziła, że to jest, znaczy zaproponowała, że to jest jednak wynajem zorganizowany w postaci jakby prowadzenia przedsiębiorstwa, więc należy założyć działalność. Oczywiście działalność, no to i ZUS, bo to w tym wszystkim chodzi, żeby jakąś kasę ściągnąć. I ma być lepiej od początku przyszłego roku. I tytuł artykułu na Forsalu: koniec sporów o ryczałt z wynajmu, dobra wiadomość dla tych, którzy nie ponoszą dużych kosztów. Tu chodzi autorowi prawdopodobnie o to, że przy ryczałcie nie mamy prawa do kosztów, czyli płacimy podatek przychodowy. Jednakże jeśli ktoś ma mieszkania kupione za gotówkę, na przykład w inwestycji deweloperskiej, którego i tak nie można
amortyzować, no to tak naprawdę te koszty i tak są znikome. Zawsze najlepszą formą opodatkowania w tym wypadku to był ryczałt, więc te 8,5% do 100 tysięcy i 12,5% powyżej 100 tysięcy rocznie i tak się opłacał bardziej niż 19% na działalności, gdzie są koszty, no ale stawka jest wyższa plus ewentualny ZUS. Ja sam mam taką sytuację, że mam kilka mieszkań na wynajem i do tej pory wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, tam też rozliczałem jakieś inne biznesy, no i właśnie chciałem ją zlikwidować i napisałem do księgowej maila, że się rozstaniemy, bo ja będę teraz ryczałtem rozliczał, to było na początku tego roku, ona napisała, że no panie Piotrze, na swoją odpowiedzialność, bo jeśli pan do tej pory ten wynajem rozliczał w ten sposób i nagle pan chce się z tego wycofać, to nie za bardzo. I ma to być uregulowane na korzyść właścicieli. To ma być dobra wiadomość dla podatników, czyli ma być położony kres wątpliwościom, czy wynajem jest prywatny, czy jest już w formie działalności gospodarczej. I tak jak wspominałem, to jest właśnie główna przyczyna tych sporów z fiskusem, bo podatnicy próbują zawsze przekonać fiskusa, że oni właśnie wynajmują prywatnie, że to nie jest część biznesu, tak, żeby z tego ryczałtu skorzystać. Mhm. I ma teraz być, ma być możliwość stosowania tego ryczałtu, niezależnie od tego, czy to są mieszkania wynajmowane prywatnie, czy w formie przedsiębiorstwa, co oceniam jako bardzo dobrą zmianę. Myślę, że więcej też najmów będzie prowadzonych w sposób legalny, bo na pewno wielu właścicieli, którzy miało na przykład kilka mieszkań, może na przykład rozliczali tylko dwa, licząc, że jak zapłacą z tych dwóch ryczałt, to będzie okej, a pozostałych nie rozliczali. A teraz no nie będzie się opłacało kombinować, bo za 8,5% czy nawet te 12,5% to jest i tak niewysoka stawka opodatkowania. No i to jest super wiadomość, taką właśnie znalazłem. Czy myślisz, że to uda się wprowadzić właśnie w takim brzmieniu, że będzie jasno powiedziane, że okej, nieważne ile masz, wynajmuj i płać sobie ten ryczałt? Wiesz co, generalnie ryczałt z samej konstrukcji powinien być prosty. Jeżeli dobrze cię zrozumiałem, to tak, do przychodów nieprzekraczających 100 tysięcy złotych mamy 8,5%, powyżej 100 tysięcy złotych mamy 12,5%. Od nadwyżki. Tak, czyli widzę tutaj cholerne ułatwienie dla wynajmu mieszkań, które właśnie są mieszkaniami z rynku pierwotnego, dla których nie można zastosować przyspieszonej stawki amortyzacji, bo w zasadzie tam tak naprawdę żadnych innych kosztów, poza jakimiś tam kosztami początkowymi adaptacji, no nie da się niestety wrzucić, więc jak najbardziej. Jedyne, czego się obawiam, to, że ten ryczałt będzie przesuwany z 8,5 na 12,5, z 12,5 na 15,5 i będzie niestety szedł w górę. I to jest jedyne, czego się obawiam. Natomiast jak najbardziej myślę, że znacznie ułatwiłoby tutaj kwestię samego braku potrzeby zastanawiania się, czy ja powinienem rozliczać to w ten sposób, czy w inny. Po prostu mam przychód, od tego przychodu płacę sobie 8,5% i dla mnie to jest w pełni zrozumiałe, jasne, klarowne. Co więcej, no, taką łomność, którą ja zauważam, no, jakby wszyscy pewnie przedsiębiorcy zauważają, to, że interpretacje urzędów skarbowych bywają różne dla różnych osób. Mhm. I samo zdanie urzędów skarbowych, no wiadomo, interpretacja jest powiedzmy imienna czy na firmę, natomiast urząd skarbowy we Wrocławiu może mieć zupełnie inne zdanie niż twój urząd skarbowy w Warszawie dla takiego samego case'u, więc tu myślę, że jak najbardziej mogłoby to uprościć pewne rzeczy. Aczkolwiek no, spodziewać można się pewnie w dalszej przyszłości tego, że te progi podatkowe pewnie będą się przesuwały w górę. Tak, tutaj wypowiedź pana Rafała Sidorowicza. Niezależnie od tego, czy przychody z najmu zostaną przyporządkowane do źródła najem prywatny, czy do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, jako najem składników majątku związanych z działalnością, do obu rodzajów przychodów będzie miała zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych. No nawet ten 100 tysięczny próg to jest nie tak źle, bo
to jest właściwie 8 tysięcy z hakiem miesięcznie, więc jeśli ktoś ma 4 mieszkania po 2 tysiące, to dalej sobie płaci 8,5. Jak to jest więcej, 12,5 i tak nie tak bardzo boli, a do tej pory wynajmowanie i opodatkowywanie tego na zasadach ogólnych, czy też w formie działalności, no to działalność na dzisiaj 1350 ZUS-u plus jakaś podstawowa księgowość, no to już mamy już 1500 zł i 19% podatku liniowego. No są wtedy prawa do kosztów, ale tak jak mówię, zakładamy sytuację, nie że ktoś ma lokale, bo jeśli komuś się opłacał liniowy, to jest zmiana i tak nieistotna dla niego, ale to jest w szczególności sprawa istotna dla tych, którzy próbowali udowodnić fiskusowi, że to jest najem prywatny, a próbowali udowodnić po to, aby płacić ten ryczałt w niższej stawce, bo jeśli ktoś płaci 19, rozlicza sobie raty kredytu, amortyzację czy jakieś koszty poniesione bieżące na remonty, to i tak pewnie będzie musiał opłacać działalność liniowy. Więc super, mamy dobrą informację przy tym całym deficycie i zaciskaniu śruby podatnikom. Mamy dobrą informację, więc miejmy nadzieję, że w tej formie uda się to wprowadzić do końca roku, niecałe 3 miesiące, więc jeśli od 1 stycznia ma to wejść, to jest dość mało czasu, żeby projekt takiej ustawy zepsuć, tak jak chociażby z estońskim CIT-em, tam mieli więcej czasu. No, mamy koronny przykład na to, że im dłużej się zastanawiają, tym gorsze rzeczy z tego wychodzą, więc może lepiej, że jest mniej czasu i od 1 stycznia będzie prosta forma. To jest dobra, to jest korzyść też dla fiskusa, bo jeśli będzie to niski podatek, więcej osób się zgłosi, więc będzie lepsza transparentność podatkowa i potem łatwiej będzie przyłożyć podatkiem katastralnym i ci, którzy już zadeklarowali, że mają te mieszkania i że je wynajmują, no, będą tak, musieli również płacić kataster. Tak, nagle nie znikną. Nie znikną. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy za słuchanie i powiedział nam nasz Chief Marketing Officer, że mamy zachęcać Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania, żebyśmy pomogli algorytmowi rozkręcić nasz kanał i nasze treści. Jeśli się to podobało, jest to dla Was przydatne, to dajcie znać w komentarzach i piszcie, o czym możemy mówić w kolejnych materiałach, bo już dziś mieliśmy zagwozdkę, że wydawało nam się, że o czymś mówiliśmy już w poprzednich materiałach, także żeby nam się szybko tematy nie skończyły, to dajcie znać, o czym możemy. Tak jest. Zachęcamy, pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa.